Czy poznam kogoś tego lata? To jest czytanie dla wszystkich singli lub osób samotnych, którzy pragną kogoś poznać i zacząć jakąś nową, zupełnie nową znajomość lub partnerstwo. Witam Państwa serdecznie u Loeli na Oraklu Miłości. Bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału i komentarze, kontakt ze mną przez e-mail, również o lajki. Dziękuję serdecznie. Przypominam o rytuale miłości w czwartek, czyli jutro, 24 czerwca o godzinie 20:40. Zrobimy ten rytuał miłości i szczęścia razem. Opublikuję do tego rytuał w filmiku, do którego Państwa serdecznie zapraszam tutaj na moim kanale. Zjednoczymy się, by przyciągnąć, czyli zamanifestować miłość i szczęście. Do tego potrzebują Państwo różową lub zieloną świecę, lub też obie. Różową na przyciągnięcie miłości, zieloną na oczyszczenie i otwarcie czakry serca. Oraz do tego potrzebują Państwo również kartkę papieru i coś do pisania, czyli długopis lub ołówek. Będziemy spisywać również nasze wszystkie sprawy i rzeczy, uczucia, które chcemy przyciągnąć. Także zapraszam Państwa już i Państwa już jutro, w czwartek o 20:40 tutaj na mój kanał. Dobrze, dzisiaj mam dwie grupy dla singli. Grupę pierwszą Anetyzm i grupę drugą z Aniołkiem. Grupa pierwsza Fioletowy Kamień, Anetyzm. Proszę wybrać grupę. I grupa druga. Łupsi, aniołek coś niespokojny. Przepraszam. Więc grupa druga jest aniołek. Figurka aniołka. Dobrze, proszę wybrać sobie grupę. I zaczynamy. Grupa pierwsza. Czy poznam kogoś tego lata? Trzy karty Lenormand i jedna karta Tarota. Wieża, drzewo i statek. By poznać kogoś, jakiegoś nowego partnera, nową partnerkę, nową osobę, musisz wyjść przede wszystkim z tej swojej izolacji, w której się teraz znajdujesz. Znajdujesz się w jakiejś blokadzie. Odizolowałaś się od świata, być może po jakimś byłym związku, byłym kryzysie z byłym partnerem, po rozstaniu, rozwodzie. Odizolowałaś się od świata, od wszystkich i siedzisz jakaś taka oziębła, samotna, niedostępna, zablokowana, obciążona, czy obciążony, oczywiście mężczyźni, proszę sobie to do płci odwrócić. I powinnaś wyjść, uleczyć tą sytuację, po prostu wyjść z tego negatywnego myślenia, tej negatywnej energii, tak, którą tutaj właśnie w tej karcie masz, gdzie właśnie nie dopuszczasz nikogo do siebie. No być może jesteś zraniona, jest to zrozumiałe, jeśli się rozstałeś z partnerem, partnerką, po prostu nie masz ochoty teraz spotykać się z wieloma partnerami. Niemniej jednak ważne jest, byś wyszła z tej energii, byś otworzyła się. Tak jak tutaj widzimy, proszę Państwa, to drzewo. Musisz się ustabilizować, rozkwitnąć na nowo. Musisz tutaj wyleczyć swoje wnętrze, swoje wszystkie emocje, prawda? Powinnaś po prostu pozwolić, byś się otworzyła, byś otworzyła wszystkie czakry. Tutaj mamy, widzicie, to wnętrze drzewa. Czyli trzeba uleczyć całą jakby energię
wszystkie czakry otworzyć, wyczyścić, tak? Trzeba wyleczyć się tutaj psychicznie, mentalnie, duchowo, energetycznie, emocjonalnie. I w ten sposób otworzymy się właśnie na coś nowego. Więc wyjście z izolacji, uleczenie siebie, wzmocnienie, ustabilizowanie siebie, tak? Rozkwitnięcie jakby na nowo, tak? W metaforycznym tego słowa znaczeniu. I tutaj być może są dwie opcje. Być może poznacie w jakiejś podróży, przypuśćmy, nie wiem, jedziecie na urlop, czy macie urlop gdzieś, podejmujecie jakieś aktywności, czyli też na wyjeździe gdzieś wyjeżdżacie i poznajecie właśnie na jakby na tym wyjeździe, czyli w tej podróży jakąś osobę, ponieważ właśnie tutaj jest ten symbol podróży, lub wszyscy, co na przykład mówią, nie, ja nie mam urlopu, nigdzie nie wyjeżdżam, to już nie pasuje do mnie. Okej, mam drugą interpretację. We wszystkich kontaktach biznesowych, czyli w pracy lub w jakiejś tam, nie wiem, jakiejś współpracy, tak, jeśli chodzi o Waszą tutaj pracę zawodową, czyli współpracę z innymi jakimiś tam kolegami, czy nowymi jakimiś, no, przedsiębiorcami, bo tu jest też karta biznesu, dobrych właśnie tutaj układów partnerskich, biznesowych i tak dalej. Czyli w takim normalnym tłumaczeniu to będą różne takie kontakty, prawda, w pracy. Być może gdzieś właśnie koło Waszej pracy lub w pracy dosłownie lub w jakichś kontaktach, tak, właśnie tutaj związanymi z pracą, prawda, może być też tutaj jakaś osoba, jakiś mężczyzna, jakaś kobieta, która Was po prostu jej zafascynuje lub, no, oczywiście będziecie chcieli się poznać bliżej. Czyli dwie opcje w podróży, jedziecie na urlop, czy na wakacje, czy właśnie gdzieś na jakiś letni wypad, tak? Nawet to może być wypad na weekend. Wtedy miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, ponieważ być może będziecie mieli jakieś miłe tutaj towarzystwo, co może tu zaowocować właśnie jakąś piękną, romantyczną znajomością. Lub właśnie koło pracy gdzieś, jakieś sprawy tutaj związane właśnie z pracą. Zobaczmy jeszcze sobie kartę Tarota do tego. As Buław. As Buław, czyli kieruj się tutaj swoją intuicją, tak? Czyli intuicją, otwórz tutaj tą właśnie czakrę, tak, korony na intuicję, na właśnie współpracę też z wszechświatem i słuchaj głosu właśnie swojej intuicji. Otwórz też oczy, bądź spostrzegawcza, a z buław oznacza jakiś początek. Czyli tutaj dla singli początek jakiejś nowej znajomości. Jest to absolutnie jednoznaczna karta. Więc single z grupy pierwszej zapowiada się jakiś ciekawy początek, ekscytujący wręcz, ponieważ buławy, moje kochane, kochani, to jest namiętność, pożądanie, też kreatywność, więc ten początek już zapowiada się pikantnie. Więc tego Wam oczywiście, grupa pierwsza, życzę, by właśnie ktoś taki wspaniały przyszedł do Waszego życia. Buławy są też szybkie, więc być może wydarzy się to już wkrótce. Lato już jest teraz, prawda? I też są takie okresy urlopowe. Być może też poznacie kogoś spod znaku barana, lwa lub strzelca, czyli to są właśnie horoskopowe znaki ognia. Buławy jest żywioł właśnie, są żywiołem ognia, więc być może baran, lew, strzelec będzie właśnie ta nowo poznana osoba. Nie musi to jednak być, proszę to wziąć tylko na luzie, dobrze? Bo to są tylko takie sprawy właśnie tutaj, które mają z buławami właśnie coś wspólnego, ale to wcale nie musi tak być. Także wspaniałe, pozytywne.
pozytywna odpowiedź dla singli. Wszystko się tutaj w lecie powinno już dla Was, kochani, wyjaśnić. I zobaczmy teraz, kochani, drugą grupę z aniołkiem. Grupa druga, która wybrała właśnie tego tutaj pięknego, sympatycznego aniołka. Trzy karty Lenormand i karta Tarota. Ptaki, sowy, pomosty i wy, osoba pytająca. To jesteście wy, które pytacie właśnie o to. Wypadłyście tutaj. Czyli osoba pytająca tutaj wypatruje właśnie czegoś nowego, czeka na coś, prawda? Tęskni za czymś. Róża, symbol miłości, czyli tęskni za miłością, czeka, jest gotowa na miłość, wypatruje jakby tej miłości. Czyli jesteście bardzo tutaj już, widzę, no oczekujące właśnie kogoś nowego. I tutaj, kochani, wiadomość w drodze, czyli wiadomość tutaj, czyli to jest metaforycznie oczywiście, że coś nowego do Was już idzie, jest w drodze. Coś nowego, czyli jakaś nowa znajomość lub jakiś nowy partner, który właśnie tutaj z Wami będzie szukał kontaktu, będzie chciał spotkać Was, przejdzie przez te pomosty, czyli szuka właśnie spotkania z Wami, tak, chce do Was jakoś dotrzeć, mieć z Wami jakiś kontakt, czyli tutaj przez te pomosty właśnie odbudowanie jakiejś tutaj no, komunikacji, kontaktu, spotkań, właśnie to jest taki symbol połączenia się z Wami, prawda? Czyli na pewno już właśnie coś jest tutaj też w drodze. I jeszcze na spodzie tych kart tutaj widzę dziecko, nowy początek. Czyli polepszenie się wszystkich spraw teraźniejszych i nowy początek. Także też jest karta pozytywna i karta Tarota, koło fortuny. Proszę bardzo, czyli szybka akcja, koło fortuny może zmienić wszystko w Waszym życiu. Prawda? Raptownie, szybko. Może się szybko po prostu teraz rozegrać jakaś sytuacja i ktoś nowy może się pojawić właśnie w Waszym życiu, więc oczy i uszy szeroko otwarte. Ktoś i coś się do Was zbliża, kochani. I to może być szybka akcja. Koło fortuny oznacza również bardzo szybki rozwój spraw. Także uwaga, coś jest na horyzoncie, coś jest na rzeczy, prawda? Tutaj jakiś pomost, jakiś kontakt. Wy już czekacie po prostu stęsknione. Więc coś się już kroi. Pozytywne tutaj widzę są też szanse na poznanie kogoś właśnie w najbliższym czasie, być może nawet bardzo szybko. Tak, jeśli koło fortuny tutaj Wam po prostu zrobi szybki ruch. Koło fortuny jest to też właśnie karta, która mówi, to jest dziesiątka właśnie, która tutaj mówi o szybkiej właśnie, nagłej jakiejś, nawet być może raptownej, prawda? Tutaj niespodziance od losu, przemianie. Więc również pozytywne karty, kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego, także trzymam kciuki, by wszystko się udało i byście poznali w najkrótszym czasie. To jest właśnie na lato, na miesiące letnie do końca sierpnia. Ta wróżba jest do końca sierpnia, więc życzę Wam, byście do końca sierpnia poznały jakąś tutaj bardzo ciekawą osobę. Do usłyszenia już niedługo. Proszę o subskrypcje, lajki, komentarze i do usłyszenia.